Cześć, witam Was z tej strony Hansjasz. Dzisiaj taki dosyć odmienny odcinek, bo chciałbym Wam nagrać, jak gram. Po prostu. Chciałbym Wam pokazać, jak gram w jedną z gier, w które dosyć często sobie pykam tam w wolnym czasie. Emergency 4. Bardzo popularna kiedyś, teraz troszeczkę mniej mam wrażenie, aczkolwiek fani dalej dużo w nią inwestują, grają, wychodzi dalej, sporo nowych modyfikacji. No i o czym w ogóle ta gra? Ta gra polega na tym, że jest się dyspozytorem służb ratowniczych, no i dysponuje się jednostki, zobaczycie zresztą jakie, do odpowiednich zdarzeń, do misji i trzeba je pozytywnie przejść. I za to się zyskuje punkty. Oczywiście jest kilka trybów, jest taki też wolno działający, wolno na takiej zasadzie, że można po prostu sobie na spokojnie zagrać tryb niekończący się, o, tak bym go nazwał. No i w taki też sobie zagram, taki wam pokażę. Jaka modyfikacja, to też zaraz zobaczycie. Oczywiście najpierw odpalimy, żeby nie było. Także widzicie, jaki był wstęp, bardzo przyzwoicie, myślę, zrobiony. Mógł też Was troszeczkę zainteresować. Ja z racji kierunku, który studiuję, ratownictwo medyczne, też poniekąd może się tym interesuję. W sensie, że to też kwestia, która na to, myślę, wpływa. Przepraszam od razu na wstępie, jeżeli będę jakoś głupoty wygadywał albo coś będzie się działo z gierką, dosyć późno to nagrywam, no i też noc ma swoje zasady. A że mam teraz czas wolny pomiędzy praktykami, innymi rzeczami, no to pozwalam sobie na coś takiego. Tutaj macie dużo trybów do wyboru. Oczywiście wchodzimy w modyfikację, bo chcemy zagrać w jakąś konkretną modyfikację, a nie w oryginalną grę, bo moim zdaniem jest dosyć przetarta, nudnawa i niedopracowana zresztą. Dlatego zagramy sobie w jeden z tych modów, który widzicie. Ogólnie będę chciał Wam na swoim kanale przedstawić co najmniej trzy, w tym jeden polski. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj byśmy pograli w London mod. Według mnie najlepszy, który do tej pory grałem, ale też dosyć wymagający jak na ten komputer. Jeżeli chodzi o polskie modyfikacje, to nawet lepszy jest Sochaczew Modification albo tam jeszcze inne były. Żołynia też jest ciekawy. Niemniej one na moim laptopie no nie działają i po prostu wywala do pulpitu. Dlatego pokażę Wam tylko na tych, które są sprawdzone, które wiem, że jak w ogóle errory się trafiają, no to jest to dosyć rzadkie i wiem też, jakich mniej więcej unikać. Dlatego dzisiaj pogramy sobie w London Mod, wersja 1.3. No i faktycznie odtworzenie tego Londynu będzie mocno widoczne. Więc odpalmy. Najpierw modyfikacja musi się w ogóle załadować, dlatego
Chwilę jeszcze poczekamy, to może z 3 minutki potrwać, żeby nie czekać, już klikam. I teraz, jak widzicie, obraz się zatrzymał, więc teraz w tym momencie gra tą modyfikację ładuje. A ja Wam troszeczkę jeszcze o samej grze powiem. Do dyspozycji macie 4 rodzaje jednostek: straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe i służby techniczne, jakkolwiek to nazwać, cała reszta po prostu. No i z tych czterech służb wybieracie konkretne, które są Wam potrzebne i dysponujecie na miejsce zdarzenia. Odbieracie, patrzycie, co się dzieje. Wy musicie zadecydować, co wysłać, kogo wezwać i co tą osobą zrobić. Nie tylko wezwanie, ale i też czynności, które na miejscu podejmiecie. Tym to się różni na przykład od innej gry, którą też bardzo lubię i polecam, czyli 911 Operator. W zasadzie nowszy jest jeszcze 112 Operator z Jutsu Games, jak dobrze pamiętam. No, pierwszego mam se kiedyś kupiłem i to chyba jedyny w moim życiu, nie, no nie jedyny, ale jeden naprawdę z nielicznych. Mógłbym na palcach jednej ręki policzyć, ile gier kupiłem, bo na to w zasadzie pieniędzy nie wydaję. I na pewno w 50 zł się zmieściłem. Do setki na pewno. Czy do 50, nie wiem. No ale naprawdę w ciągu całego życia można powiedzieć, że na gry wydałem bardzo mało. No i tam też jesteście takim dyspozytorem, tylko że tam odbieracie zgłoszenia telefoniczne, więc jest ta konwersacja bardzo ciekawie zrobiona. No i jeszcze dysponujecie jednostki, zarządzacie składem tych jednostek, co nie do końca jest możliwe prócz personelu tutaj w Emergency 4. No i tam już nie macie tych interwencji bezpośrednio, nie działacie w danej misji już tymi jednostkami, tylko one same reagują, no i powiedzmy, że z automatu wiedzą, co robić. Więc to się zdecydowanie różni. Niemniej kontekst jako tako jest podobny, czyli to zarządzanie jednostkami ratowniczymi w odpowiedni sposób i rozwiązywanie zdarzeń, które się pojawią. Co do samej gry, jest nowsza wersja oczywiście, czyli Emergency 5, jak się nie mylę. Oczywiście jej nie mam. Oj, jak widzicie, się załadowało, więc od razu sobie wejdziemy. No, ale czwórka jest, myślę, że nawet bardziej popularna, bo najwięcej modyfikacji do niej wyszło i jest z nimi najbardziej kompatybilna. Dlatego najwięcej też tych różnych wersji powstało do akurat czwórki. Endless Game, czyli tryb nieskończony. No i jak widzicie, już nam się przedstawia bardzo fajnie schemat czterech służb w Londynie: City of London Police, Metropolitan Police, London Fire Brigade. Jak źle przeczytałem, to Was bardzo przepraszam. No i London Ambulance Service, czyli przedstawiciel, jak się nie mylę, NHS-u, czyli odpowiednika naszego NFZ-u. Wiadomo, to tam inaczej działa z pewnością i być może lepiej, choć nie jestem pewny, niż u nas w Polsce. Nie mi się wypowiadać, bo nie znam dobrze tego. No, ale jakby tutaj macie podobne odzwierciedlenie jednostek, w zasadzie na całym świecie też te trzy w podstawowym zakresie funkcjonują, plus te techniczne, których tutaj nie widzicie. No i też zobaczycie, są chyba trzy komendy policji, czy tam w ogóle jednostki policji na tej mapie. Dwie związane z ratownictwem, w tym jedna to szpital. No i też dwie remizy straży pożarnej, więc bardzo fajnie jest to rozwiązane. Oczywiście nie da się grać tutaj bardzo realistycznie. Będę próbował jak najbardziej to zrobić, no ale myślę, że to nie będzie możliwe. Więc też wybaczcie. Już jak widzicie, pierwsza nasza komenda się pokazała. Metropolitan Police, working together for a safer London.
czyli pracujmy Awaria razem szlabanów na przejeździe kolejowym. dla Napraw bezpieczeństwa szlabany, zanim ruchu. dojdzie do No tragedii. i mamy pierwsze zgłoszenie. Zepsuła się sygnalizacja przy przejeździe kolejowym, dlatego musimy jak najszybciej wysłać tutaj jednostki, które zabezpieczą to miejsce i oczywiście jednostkę, która tą sygnalizację naprawi. Dlatego wysyłamy dwa motocykle policyjne, bo one najszybciej nam dojadą, żeby się pośpieszyli, to włączamy bomby. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie efekty dźwiękowe. Tak, jestem w drodze. Już sobie nimi wysiadamy. Jasne. Sterowanie ruchem u każdego. Są na miejscu zdarzenia. Tutaj tym, co też wysiądziemy. W drodze. Tutaj zadanie przyjęte. Żeby było też z daleka widoczne. No i ogólnie to miejsce mamy zabezpieczone. Także teraz możemy tutaj służby techniczne wezwać. Jak widzicie, tutaj też jest ich sporo. W tym tutaj jest jeszcze inny rodzaj policji. Ten stricte londyński, jak się nie mylę. Bo jest City of London Police, no i jest Metropolitan Police. Więc nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to są dwa rodzaje policji osobno działające. No i tutaj mamy A Network Railford Transit Connect Response Unit. No i to będziemy wysyłać. W ogóle w tej modyfikacji, oprócz odzwierciedlenia naprawdę prawdziwych pojazdów, mamy też ich opisy. I one są naprawdę bardzo fajnie i dokładnie zrobione. Nie spotkałem się z tak dokładnymi i rozbudowanymi opisami w żadnej innej modyfikacji, nie mówiąc już o mapie. Na przykład tutaj z krawek widzicie Euston Station. Więc wysyłamy taki pojazd techniczny. Coś mi się nie chciało kliknąć. Dobra. No i on sobie tutaj podjedzie, jak widzicie, z tej bazy tutaj. No i poczekamy na niego po prostu. A w tym czasie to, co ja zazwyczaj robię, czyli rozmieszczenie innych jednostek. To jest dosyć istotne, ja już mam w tym doświadczenie, więc pozwólcie, że przejdę do tematu od razu. Wyślemy sobie jeden samochód z wolontariuszem, paramedykiem, który będzie jeździł po naszym mieście i w razie czego będzie angażował się w akcjach, gdzie będą pacjenci. Więc sobie go weźmy. No i jeszcze weźmiemy sobie jakiś taki podstawowy pojazd, też z paramedykiem, ale to już NHS-u, czyli tej ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii. Także tu już ich widzicie, jednego już możemy wysłać na patrol. Widzicie, tutaj jest dużo tego wszystkiego, ja wam będę się starał po kolei to wszystko wytłumaczyć. No i tutaj jest też baza NHS-u oczywiście, jak widzicie, naprawdę sporo jest tych jednostek. W zasadzie możemy wysłać w jakieś określone miejsce, to sobie wyślemy na parking numer 8. Dobra, więc dwie wystarczą, myślę, w zupełności, nie będziemy więcej wysyłać, resztę potem będziemy dysponować. Jeszcze dwie jednostki straży pożarnej zawsze sobie ściągam na mapę od razu. Taki malutki pojazd szybkiego reagowania, gdzie dwóch strażaków sobie siedzi. No i jeszcze ciężki pojazd techniczny, tutaj jako USAR, do różnych rzeczy. Generalnie ja go dysponuję do zdarzeń, gdzie po prostu zdarzeń komunikacyjnych, gdzie są poszkodowani, jest dużo pojazdów, są osoby zakleszczone w nich. No ponieważ nie ma w żadnej remizie tego wozu, to no, po prostu tutaj go biorę i wysyłam potem do jednostki. Ta gwiazdeczka tutaj, no to właśnie wysłanie do remizy, no ale ten też w sumie ma. Niemniej on przy tym wyskakuje error, dlatego ja to robię zawsze ręcznie. Taki bug po prostu się robi.
Czasami tak, czasami nie. Dlatego o coś takiego. Jedna z lepszych funkcji też tej modyfikacji, można wybrać miejsce do parkowania wozu. Jak widzicie, odzwierciedlenie remizy bardzo realistyczne. Kontenerowce. W ogóle te pasy wszystkie, że tutaj nie wolno parkować. Naprawdę autor tej modyfikacji się mega postarał. Mamy dwa zastępy gotowości. Tutaj oczywiście cały parking Straży Pożarnej, no i nasz samochodzik. Więc oni sobie dojeżdżają. No i my jeszcze tutaj zaczekamy chwilkę, bo to jeszcze nie wszystko. Tutaj też włączyłem Eddie Sin, żeby był na miejscu. Tutaj mamy w ogóle placówkę dyplomatyczną i bardzo fajnie, też nie wiem czy jakaś ambasada czy coś, ale bardzo fajnie zrobione. Uzbrojonych policjantów, tak? Przyjąłem. Którzy tak jest. Faktycznie tutaj strzegą tego miejsca, tego wejścia. Ich tak? Jest tutaj kilku, no ale ich nie ruszam zazwyczaj, staram się inne jednostki dysponować. No i jest taki fajny radiowóz, te czerwone, one są właśnie taka służba dyplomatyczna. Coś jak w naszym państwie, w Polsce, żebym się nie pomylił teraz, służba ochrony państwa, coś takiego. No i też wyślemy sobie tutaj jedno takie. No i oczywiście całą resztę, zaczynając od City of London Police. Wysyłamy sobie Roads Policing, czyli radiowóz drogówki. Tutaj podobnie drugi. Potem będziemy w odpowiednie miejsca je umieszczać. Tutaj uzbrojonych policjantów, trójkę. Też się czasami ich dysponuje i są potrzebni. Co tu jeszcze możemy? Tutaj radiowóz transportu brytyjskiego, coś w stylu, bym powiedział, inspekcji transportu drogowego w Polsce, coś na ten wzór. Więc też sobie wyślemy. No i oczywiście jednostki policji, tutaj się robi bardzo ciekawie. Jedną drogóweczkę możemy spokojnie, drugą drogóweczkę, jednych tajniaków jako drogówkę. Coś jak u nas Opel Insignia, albo dużo BMW też jest takich. Tutaj mamy zwykłe patrole już, dlatego też sobie je wyślemy. Ten był dysponowany i ten też tu jest. Jednego z tych też sobie weźmiemy. Tutaj też jeden. No i tutaj będzie też więźniarka policyjna. Ona nam będzie podjeżdżać na miejsca, gdzie będą jacyś aresztanci czekali. No i tutaj stricte policja uzbrojona już do takich grubszych akcji. Sobie na pewno jeden taki wyślemy. Tutaj detektywi. Tak to tutaj mniej więcej nazwali. Ogólnie taki zespół uzbrojonych po cywilu policjantów. Też bardzo fajna sprawa. I czy coś jeszcze tutaj mamy, co nas na ten moment interesuje? Bo nie będę wam wszystkiego zdradzał od razu. Tutaj się też zaparkujemy. O, tak se podjedź. Śmiało. I tutaj to się klika, żeby był w gotowości, jeżeli inna jednostka będzie potrzebowała jakiegokolwiek innego radiowozu jako wsparcia, to gdy jest tutaj zielone, to on z automatu pojedzie we wskazane miejsce przez tą jednostkę. Coś jak czerwony guzik, tylko my tutaj musimy to ręcznie robić. Szkoda, że tu tego nie ma, bo to by była bardzo ciekawa opcja. No ale i tak jest nieźle. Dlatego tutaj od razu inne jednostki wyślijmy. Tutaj drogóweczka sobie ruszy na patrol. Oni jeszcze sobie poczekają na swoją kolej. Tym się zaraz zajmiemy i będzie ta gra się po prostu rozhula. Tutaj mamy kolejną. Jedną drogóweczkę sobie wyślijmy na autostradę.
Tutaj ta też już może zacząć sobie spokojnie węszyć. No i tajniacka zaczeka nam, aż ta sobie kawałek dalej odjedzie, żeby nie było, że obok siebie jadą. Tutaj transport brytyjski niech se też patroluje oczywiście. Tutaj wyślemy ich na miejsca stacjonowania, dwójka, czwórka, powiedzmy piątka, siódemka. Oni pojadą sobie w różne miejsca, już widzicie, tych jednostek sporo się pojawia. Tajniacy też niech sobie jadą na patrol. Tych tutaj odstawimy na komendę, żeby w razie czego nam przyjeżdżali, gdy będą potrzebni. No i tych na razie tu wyślemy. Jestem w drodze! Oczywiście ja mam pobrane spolszczenie. Także miejcie pod uwagę, że normalnie to jest po angielsku gdzieś tam i no to spolszczenie jednak dużo daje. Dlatego sobie między innymi je wybrałem. Tutaj już możemy tajniaków sobie wysłać na obchód. Tutaj dajemy tak samo dyspozycyjność w razie gdyby była potrzebna. A oni jadą na autostradę, jak się nie mylę. Dobra, oni mogą już zacząć sobie spokojnie patrolować. Okej, tutaj też sobie ich wyślimy wszystkich. Niech drogóweczka też sobie tutaj patroluje. No i uzbrojonych wyślemy na końcu, żeby też sobie patrolowali gdzieś tam. O, tutaj nam już podjechał, też stacjonuje, to też tutaj dajmy tą gotowość. Na autostradzie zróbmy podobnie. Jak widzicie, fajna bardzo miejscówka i jest faktycznie wydzielone osobne miejsce dla policji. Naprawdę dobrze pomyślane. No tutaj są te, no to się właśnie zajmiemy, jak wam mówiłem. Jeszcze gdzieś powinien być. O, tutaj jest jeden. To były trzy chyba zwykłe patrolowe. Nie wiem, czy jeszcze jednego gdzieś nie ma. No jak nie będzie, to się mówi trudno oczywiście. Być może później znajdę albo wcale, bo już były wszystkie. Drogóweczkę uzbrojonych. O, tu są. No nie lubię tego miejsca. Dlatego... Jestem w drodze! To jest? No ciężko odczytać, to jest pewnie... Nie, siódemka jest zajęta. Piątka jest zajęta. O, sobie na trójeczkę ich wyślemy. I sobie podjadą w inne miejsce tym razem. Dobra, także wszystkie jednostki mamy już w rejonie. Widzicie, że cała mapa jest zapchana, jakieś dodatkowe punkty dostaliśmy. No i cóż, zaczynamy działać. Nie ma co dłużej czekać, myślę. Nie ma żadnych nowych misji, ponieważ póki pierwszej się nie wykona, to nowe nie przychodzą. Chyba że jest to alarm przeciwpożarowy, bo się z tym spotkałem, to jest wyjątek. Dlatego tutaj chodźmy już, nie wiem po co go dałem na motocykl, ale on to naprawi. Fajnie to zrobi. Jak widzicie, dzięki temu, że kierowali ruch, no to nie było żadnego z tym problemu. Naprawione. O, widzicie, akurat się zamknęło, to znaczy, że... Jestem w drodze! Jakiś, no, że właśnie pociąg tutaj prawdopodobnie jechał, więc my sobie jeszcze tutaj zaczekamy. O co chodzi? Zadanie przyjęte! I co jeszcze tutaj będą? Bo jak i nimi ruszymy, to oni, wiecie, nie przestrzegają zbytnio tych przepisów, mogą wleźć pod pociąg. Już miałem takie sytuacje i... Rozpoczęła się nielegalna demonstracja. Mamy. Aresztuj i zabierz demonstrantów. Bardzo fajna sprawa.
powiem wam. Bardzo rzadko się ta misja zdarza, ale od razu reagujemy. Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! To nasza trójka uzbrojonych policjantów. Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! Damy tylne światła, żeby sobie auto tak? spokojnie zostały. Precz z policją! Precz tutaj z policją! Musimy tylko zabezpieczyć tak? miejsce. Precz z policją! Precz z policją! Żeby nikt nam nie dołączał do tak? tej demonstracji. Tutaj sobie zabezpieczymy drugi stron. Precz z policją! Pójdziemy na pasy. Precz z policją! Też gdzieś tu zabezpieczymy to miejsce. Naprzód! Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! To sobie zaraz wyślemy jakąś drogóweczkę czy coś, oczywiście. Ustać jak widać. No i... O, super, dobra, się zwolniło. Dlatego wysyłamy wszystkie potrzebne jednostki. Tutaj mamy właśnie drogóweczkę, która nam się policją! Bardzo przyda. Precz z policją! Mamy czwórkę protestujących osób póki co. Widać, że to jest pod jednym z komisariatów policji, czy tam komendą. Dojeżdżają nam kolejne jednostki. No i wyślemy oczywiście specjalistów do tej sprawy. Precz z policją! Radiowóz do właśnie takich RIOT, czyli właśnie zamieszek akcji protestacyjnych. Myślę, że jeden nam spokojnie tu wystarczy. Jakby było więcej tych ludzi, zawsze można drugi zadysponować. Tutaj jest drogóweczka, super, niech oni też sobie coś takiego włączą i od razu auta będą zawracać, jeden sobie tu postoi, drugi podejdzie kawałek bliżej. Precz z policją! O co chodzi? No i tutaj ten uzbrojony, nie? To on se pójdzie w razie W po karabin. No i tutaj jest ta nasza jednostka, która gdzieś zasuwa. Iż niestety nachodzą na siebie znowu. Może tu coś da. Pewnie nic nie da. No trudno się mówi. Dobra, tych oczywiście odwołajmy. Jestem w drodze. Żeby blokowali znowu ruch. Oni se mogą wracać. Ty też możesz oczywiście wracać. I ty tak samo. I gdzie jest ta nasza? O, tutaj jadą. Dalej, a piątka już. Czyli gdzieś od boku jeszcze idę. Ale jak widzicie, niektórzy się nie interesują na całe szczęście. A ty czemu nie wziąłeś? A dobra, bo muszę cię oznaczyć. Słucham, w drodze! Super, jest już uzbrojony tak? tutaj. W drodze! No i jest nasza fala ciężarówka. No, tak? bierzemy tarczę. Precz z policją! Precz z policją! Słucham! Precz z policją! O co chodzi? Precz z policją! Słucham! Precz z policją! Precz z policją! Słucham! Natychmiast! Jestem w drodze! Przyjąłem! Tak? Natychmiast! Tak? Przyjąłem! Precz z policją! Precz z policją! Odciągamy jestem w drodze! Miejsca zamieszek. Precz z policją! Precz z policją! Słucham. Precz z policją! Precz z policją! W drodze! O co chodzi? Przyjąłem!
Jestem w drodze. Precz z policją! Precz z policją! Tak! Tak? Precz z policją! Przyjąłem! Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! Tak? Precz z policją! Dobra, jeszcze byłeś. Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! Słucham! Przyjąłem! Jestem w drodze! No niestety widzicie, że się lagują tutaj. I to jest jestem w drodze! Przykra rzecz tej gry. Precz z policją! Natychmiast! Precz z policją! 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 O co chodzi? No to przyjąłem. Spróbujemy ich już tak? Tutaj wsadzić precz do z policją! Paki. Precz z policją! Precz z policją! Precz z policją! Tak? Precz z policją! No tutaj są te lagi niestety i nie mogę ich ruszyć, co jest też bardzo niefajną sprawą. Ale wynalazłem takie coś, mogę ich gazem potraktować, to tego laga powiedzmy zniszczy. Głupie, ale jednak działa, jak widzicie. Tak, jestem w drodze. I tego laga odblokowuję. O co jest? Także dobra, mamy, zabezpieczamy tak, teren, mamy tutaj dwóch rannych, wzywamy oczywiście dwa zespoły ratownictwa medycznego na miejsce. Tutaj sobie drugi weźmiemy, troszeczkę inny. Skąd one tutaj wyjechały? O, tu są. Dobra. I oczywiście weźmy jeszcze naszą pakę, bo tych osób, które powinny być przewiezione, jest za dużo. Dlatego sobie jeszcze wezwiemy więźniarkę na pomoc. W drodze! O co chodzi? No i tutaj w razie czego jest ten uzbrojony. Słucham, jestem w drodze! O co chodzi? W drodze! Już może wejść, myślę tutaj. Ten też spokojnie i ten tak, tak samo. Jestem w drodze! I ten. Jestem w drodze! Tych dwóch tu czeka na transport póki co. To jest główny prowodyr tych całych zamieszek. No i zaraz dwa ambulanse nam przyjadą. No zaraz, jeszcze troszkę. Reklamy, nie? Naprawdę. A tutaj ten komisariat policji drogowej. No, to tak też się zdarzają. O, widzicie, jest zamknięte. W drodze. Dlatego musimy się zatrzymać. Dobrze jest to kontrolować. Niestety nic na to nie poradzimy, no ale jak pociąg, wiecie, przejedzie. O właśnie. Jakbym ruszył, no to by było po nas. Dlatego zawsze warto to kontrolować, bo potem są problemy. Automatycznie cofa, nawet ten policjant nie musi kierować ruchem, tylko te specjalne lampy w
tych radiowozach no, takie fajne rzeczy sprawiają. Niestety trzeba jeszcze poczekać. Taki to urok tej gry. No widzicie, coś jest w rzeczywistości jednak. Tak samo służby w Polsce nie powinny absolutnie przejeżdżać przez opuszczone rogatki, a niestety na wielu filmach jest co innego, można w internecie znaleźć i się potem zdarzają tragedie, gdzie kierowca wjeżdża po prostu pod pociąg i ratownicy medyczni czy lekarz są martwi. Dlatego to straszna sprawa. W drodze! Nie można czegoś takiego robić. Jadą dalej oczywiście. Jestem w drodze. Ten nam tutaj pojedzie. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Dobra. Tak? Jestem w drodze. Jestem w drodze. Słucham. Lecimy z nimi. Dobrze. Miejsce jest dobrze zabezpieczone, powiedzmy, bo tu więcej demonstrantów nie ma, ludzi też nie za dużo. W drodze. Bierzemy, bo tamci nam w końcu leżą ciągle, są tak? Ranni, więc najwyższa pora z nimi coś zrobić. Pracuję ponieważ nad tym. Byli demonstrantami, o co chodzi? Jestem w drodze. W pobliżu będzie policja. Tak? Czyli dwóch ratowników medycznych tłumacząc na polski już tam śmiga. W drodze! Gdzieś tam ci stret. O co chodzi? No, technik. Jestem w drodze! Nie wiem jak to przetłumaczyć do końca po polsku. Sanitariusz bym powiedział, ale to pewnie nie jest dobre odzwierciedlenie. Tak! Jestem w drodze! Oni sobie tutaj wchodzą już. No i troszeczkę ich chodzi? Podleczą, no i zabieramy ich do szpitala. Na zasadzie już Słucham. Jednego możemy zabierać. Pracuję nad tym. Drugi będzie zaraz. Słucham. Zadanie przyjęte. Tak? Oni już se idą. Popatrzmy, czy nigdzie się korek nie zrobił, bo wiecie, czasami jeszcze tak bywa. O, i tego mieliśmy, bo pojechał później. Czasami tak bywa, że jest jakiś lag w grze, który nie jest zależny od nas. No i niestety blokuje się ruch i potem strasznie ciężko prawidłowy ruch w ogóle przywrócić, dlatego... W drodze! Muszę na to zwracać uwagę. Tu wyślemy, żeby się tam nie dublowało. No to głupie po prostu. No i tutaj tak, jeden już jest, to on oczywiście sobie wraca do szpitala. O, tutaj znowu jakiś ośrodek, widzę, dyplomatyczny. Jeszcze ciekawie, o właśnie, ale tym już nie mogę ruszać więc. Ale ciekawie w sumie. Zapory są otwarte, więc na razie nie powinienem się tym martwić. Wierzmy, że nie będzie trzeba. Wierzmy. Tutaj naszą więźniareczkę odsyłamy do domu. W sensie, no, radiowóz do protestów, może bardziej tak. No i bierzemy drugiego. Pracuję nad tym. Spokojnie dopakujemy. O co chodzi? Jestem w drodze. Tych też Słucham. Tutaj do środeczka wstawiamy. Ten se wraca do swojego radiowozu. Tak? W drodze! Ten podobnie. O co chodzi? Tu już możemy nimi też sobie spokojnie Zadanie przyjęte. Pójść. O co chodzi? Ten może odłożyć broń oczywiście. Słucham! Zapraszam. W drodze!
kilka tych misji dzisiaj zrobimy, żeby też odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Oni sobie tutaj na boczek. Jestem w drodze! Podjadą. Dzisiaj tutaj niestety znowu ich mamy. Jestem w drodze! No i tych do naszej komendy głównej w tym Londynie, o tej największej, powiedzmy wprost. Zapory się jeszcze nie opuściły, więc powinni wszyscy sobie fajnie przejechać, ci co są na sygnałach. No i tego sobie też powoli już puśćmy, tutaj jednym gdzieś, o właśnie, przyleciałem. To niech ci też sobie tutaj już patrolują. A ten sobie jedzie dodatkowo. No i patrolują. Dobra. Teraz tych sobie wyślemy jeszcze na patrol. No i czekamy na kolejne zgłoszenie. Zobaczymy co będzie. Jeden zespół, tutaj mamy w gotowości. Nasza jedzie jedna z. Se podjechała, no i zabierają na taki SOR, tak jak w Polsce szpitalny oddział ratunkowy pacjenta. Oddali, no i wracają. Wiadomo, w Polsce to nawet zespół, żeby oddać pacjenta, czeka i kilkanaście minut czasami. Niestety tak to jest. No i se też czekają na kolejne wezwanie, w razie czego... O, widzicie, korek się zrobił. Nie chcemy takich rzeczy, więc szukamy początku tego miejsca. Zaraz zobaczycie, co będzie tym powodem. No tu nie ma, więc będzie na pewno z drugiej strony. A czasami tak bywa, że się robi dwustronnie, no i powód jest w drugim miejscu. Także widzimy, że coś tu się zadziało, tak nieciekawego. Tylko nie wiem, czy ci się zatrzymali mimo wszystko. No cóż, jak widzicie, tak bywa tak samo. Albo to kwestia czasu. Niemniej se tutaj pojedziemy jednym motocyklem policyjnym. Mam nadzieję, że szybko załatwi sprawę. Niech sobie tutaj już podjedzie. No i zaraz będzie na miejscu. O, widzicie. Nawet nie trzeba było. Gdzieś tam ta sprawa jest rozwiązana już. To bardzo wolno. Rusza niestety. Więc tutaj spróbujemy rozluźnić ten ruch troszeczkę. Słucham. Uwaga! Pożar. Przyczyna otwarty ogień. Ugaś wszystkie płomienie. Zadanie przyjęte. W drodze. W tą stronę się nie da, a w tą już jak najbardziej. Jestem w drodze. Jasne. Dobra. Oni se tu będą zawracać, a ci se w końcu przejadą. Przynajmniej mam taką nadzieję. No właśnie, mega powoli, ale się tak poruszają do przodu. W końcu tak gdzieś tam wszyscy przejadą. Mieliśmy też zgłoszenie z pożaru, więc oczywiście zaraz będziemy reagować. No fajnie, że ci też tutaj sobie... No jeden, dobra. Bez komentarza. Tak? Jestem w drodze. Zadanie przyjęte. Okej, zajmujemy się pożarem, to na razie zostawiamy. Faktycznie coś tu się fajczy.
No i to już budynek, więc na pewno z dwie wyślemy od razu. Jak nie więcej, zaraz zobaczymy. Ciekawy będzie tu podjazd. Mam nadzieję, że się to jakoś uda. Jednym gdzieś tutaj spróbujemy podjechać jak najbliżej się da, drugim od strony ulicy, tu jest hydrant, tu też jest hydrant, więc się wszystko fajnie powinno udać. No to widzicie, że drogówka przeszkadza. Niestety pojazdy w patrolu tutaj się nie biją, ale to też tak wygląda, pojazdy w patrolu się nie przesuwają. Jak ktoś jedzie na sygnałach w tej grze, to też takie niezbyt fajne. W drodze! Sobie weźmy transport brytyjski, też zablokujmy tą drogę. Jestem w drodze! Dobra, zaczekamy, aż oni wszyscy przyjadą i ten ruch gdzieś się tu wyreguluje. Dobra, mamy już wszystkie jednostki potrzebne póki co na razie. Jedną tutaj sobie zaparkujemy. Niech tu już jedzie, druga faktycznie gdzieś tutaj zostanie. Taki fajny przycisk. Oni wiedzą od razu, co robić. Jeszcze jedną wyślemy, tylko że ona już będzie za wejściem do budynku. Zobaczycie potem, o co mi chodzi. Tutaj powiem wam, taka beznadzieja, że to się wszystko ścina zawsze. Miałem wczoraj nawet z tym problem, jak też sobie grałem. No i nie idzie tym kierować ruchem, bo znowu jest jakiś bug, który wkurza po prostu. Dobra. O, tutaj było jeszcze sygnały. Świeciły. No i tutaj też jakiś korek w ogóle, bo to chyba jakiś inny. Albo ten sam, nie wiem. Nie, ten sam, dobra. Więc nie wiem, czy będą w stanie wyjechać. Mam nadzieję, że jakoś mi się to uda zrobić. Tutaj wysyłamy kolejną jednostkę. W drodze! Tak? Są podłączeni, niech od razu reagują. Jestem w drodze! O co chodzi? W drodze! Tutaj podobnie mi się rozwiną. Jeden nam zabezpieczy ten budynek już, żeby on się też nie zapalił. Słucham! Żeby się więcej zaczęło hajcować. Jestem w drodze! Słucham! Słucham! W drodze! Jadą nam już kolejni. Tutaj wciąż niestety czekamy, nie wiadomo na co, bo ta sygnalizacja jest, no nie powiem jaka. Tutaj też swoją drogą sobie wezwiemy radiowóz, żeby blokował ten wjazd z tej strony.
radiowóz, motocykl. Dobra, mamy kolejny tu chyba, dokładnie. Czyli podjedźmy za tarpiny w tym miejscu. No i sobie wyciągnijmy. No tak się nie da niestety, żeby wszyscy wyszli. O co chodzi? W drodze! Słucham! I zakładacie butle. Tak? Tu też. Czyli AO do sprzęt ochrony dróg oddechowych. O co chodzi? Aparat. Jestem w drodze! Ochrony dróg oddechowych. Słucham! Macie to lecicie, już może będziecie musieli gdzieś tam wejść. Tak? Jestem w drodze. O co chodzi? No właśnie. Jestem w drodze. O co chodzi? Patrzcie, co się teraz stanie. Też taka sytuacja. O nie, tutaj nie akurat. No dobra. Myślałem, że jest taka potrzeba. Jeden się wchodzi i od razu są prawie pewnie będą potrzebowali gaśnic. Nieco lecą te gaśnice. To jest sprawdzę jeden ten cały obiekt. Dobra, oboje mają gaśnice, lecimy dalej. Jestem w drodze. Lecicie do środka gasić ten pożar. Jeden może od razu ewakuować powoli ludzi. Niestety są dzieci, siedzą w środku. Jestem w drodze! W drodze! Tak? Zadanie przyjęte! Właśnie, to jest to. O co chodzi? Żeby gasili mnie w środku. Zadanie przyjęte! Tak, dobrze! Jestem w drodze! Jedna sama wyszła, bardzo ślicznie. Okej, popatrzmy, co z tym korkiem się tu dzieje. Uwaga, na obszarze misji pojawił się podpalacz. Aresztuj i zabierz podpalacza, ugaś wszystkie źródła pożaru. O co chodzi? Jestem w drodze. Jasne. Tutaj blokuje. Zobaczmy, czy oni jeszcze skądś mogą mieć tu przypływ. No tu już nie będą mieć, bo tam też mamy blokadę. No pozostaje cierpliwość. Dobra. Tutaj mamy podpalacza perfidnego. Zawracamy autka od razu. O co chodzi? Jestem w drodze! Bierzemy go, no i wysyłamy jak najszybciej. Z jedną wolną gdzieś tutaj na pewno jest. O! No zobaczmy, co się z tym uda zrobić. No i od razu wysyłamy tą jednostkę. Jestem w drodze! To się udało wam zgasić chyba, tak, więc bierzemy tych, pakujemy do środka. Tych podobnie. I oni nam za moment ruszą na wsparcie. O co chodzi? Załatwione! Jestem w drodze! W drodze! Słucham! Ci już też nie sobie wchodzą. W drodze! O co chodzi?
drodze! W drodze! Dobra, kolejni pojechali. Słucham! W drodze! Przyjąłem! Weźmiemy sobie wóz z drabiną na wszelki wypadek. Tak, asekuracyjny powiedzmy. Jestem w drodze! Który jeszcze jest tutaj gotowy? Chyba oba. No to oba bierzemy. W drodze! Podejdzie ten ruch za czerwonym światłem. Jasne. Odtamowuje. Żeby nie dziewczyny po jednym jadą. W drodze! Jestem w drodze! Dobra, są pierwsze jednostki, widzę. W drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! W drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Tak? Jestem w drodze! Słucham! Tak? Jestem w drodze! O co chodzi? Jestem w drodze! Słucham! W drodze! Jestem w drodze! W drodze! Tak? Jestem w drodze! Zadanie przyjęte! I to gasimy najbardziej jak możemy. Tu się też powoli to wszystko przesuwa. Zobaczmy, czy da się cokolwiek z tym zrobić tutaj więcej. Panowie z drogówki. O co chodzi? W drodze! W drodze! O co chodzi? Zadanie przyjęte! No jak widzicie, nie reagują na tej drodze. Tak? Nie mam pojęcia w ogóle dlaczego. Ale zadanie mam jeszcze przyjęte. Jeden pomysł. Spróbujmy to Słucham. Zrobić. A nie, też się... Da się, dobra.
czyli mandaty. O co chodzi? Ej, jestem w drodze. W drodze. Tak? No to tutaj pojedynczo będą jeździć i niestety ruch będzie zamknięty jeszcze spory czas. W drodze! Bo nic z tym fantem tutaj nie zrobimy. Się opustoszeje po prostu i... O, tutaj skończyli, fajnie. Jeszcze oczywiście strażak w AODO sprawdzi, czy nie ma tam żadnych rannych. Słucham! A, no nawet nie może wejść do tego budynku. No to okej. Okay. No dobra. W drodze! To jest wszystko w porządku. No i strażacy sobie wracają do remizy. Tutaj wiadomo, nie powinien po tych wężach przyjechać, ale też z racji gry wyjątek. I się wszyscy chłopy składacie. Wy też sobie wracacie. I wy też. No i na was jeszcze czekamy. I ty możesz spokojnie... O co chodzi? Jestem w drodze! Zadanie przyjęte! No i też wracajcie. Ci jedźcie na komendę, muszą dostarczyć... Uwaga! Na obszarze misji znajduje się osoba ogarnięta szałem. Aresztuj lub zneutralizuj tę osobę i zabierz. Udziel pomocy poszkodowanym. Teraz szukamy radiowozu, który... miałby uzbrojonych policjantów. Niestety nie widzę takiego w pobliżu. O, tutaj jest jakiś, tu od razu go wyślemy. Jestem w drodze! Może będą w stanie zareagować gazem. Chociaż wiadomo, podejście jest bardzo niebezpieczne. Słucham! O co chodzi? W drodze! Słucham! Przyjąłem! O co chodzi? Jestem Brawo. W drodze! No ale już mają, to auto zrobi pożar. Szkoda, szkoda, no ale nie dało się też nic innego tutaj zrobić. Oni se wejdą i zarządzimy kolejny alarm. No i jedziemy. Nie ma co czekać. Lecimy. W drodze! I od razu sobie weźmy na usunięcie tego jednego knypka. Tak? Dobrze! Tak? W drodze! Thank you.
tam. Jestem w drodze. Tak? Tak, przyjąłem. Jestem w drodze. Słucham. W drodze. Jeszcze zaczekamy troszkę. Jest jeszcze taka jedna metoda udrażniania ruchu, który no, jest zepsuty po prostu, w skrócie mówiąc. Tak, jestem w drodze. W drodze. Jestem w drodze. No, widzicie, mogę sobie robić co chcę, no a oni mają to gdzieś. Zadanie przyjęte. Dlatego ta ulica, no ma jakiś błąd po prostu. Słucham! Zrozumiałem! Dobra, wy już zabieracie auto. No i sobie z nim wracacie. Tutaj mamy już pana. Jestem w drodze! Paramedyka na motoambulansie. Słucham! I troszkę mi pomoże. No, tu mamy jakiś problem, widzę. Idziemy go oczywiście rozwiązać. Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Słucham! W drodze! W drodze! W drodze! Jestem w drodze! Tak? Jestem w drodze! Słucham! W drodze! Dobra, tą miejscówkę udrożniliśmy. Jest sukces. Zobaczymy, co dalej będzie się działo. Tych możemy zwijać spokojnie. Tak? Ten może wracać, ten podobnie. W drodze! Jestem w drodze! Auto nieuszkodzone, super. Ty jedź do jednostki. A tutaj jakiś z jednostki może być puszczony dokładnie. Na łow, że tak powiem. Jakiś korcio się zrobił znowu? Nie. Aha, jednak. No widzicie. To jest rzecz częsta w tej grze. W drodze! Trzy uzbrojone w jednym miejscu, niestety. Zrobimy jeden wyjątek. Tego jak uzbrojonego damy przy posterunku też policji, tylko że wodnej. Niestety gdzieś stoi, bo to będzie ten jedyny wyjątek. Będziemy ciągle czekać.
kolejny błąd, jak widzicie. Ostatnią misję zagramy i będziemy kończyć na dzisiaj odcinek. I tak by był, podejrzewam, bardzo długi. Tutaj sobie do NHS-u wraca normalnie. No wiadomo, też nierealistyczne, że se nagle znika, ale jasna sprawa, o co chodzi, mam nadzieję. Dobra, tutaj też fajnie udrożnione. Zostaje nam nieszczęsna ta ulica. No ale widzę coraz mniej. Coraz mniej tych samochodów, więc na dobrą stronę wszystko idzie. Tutaj strażaków oczywiście odeślimy do bazy. W obszarze naszych działań porwano kilka osób. Uratuj wszystkich zakładników i zneutralizuj lub aresztuj porywaczy. Dobra, niech tutaj też wszyscy się zejdą. No a tutaj mamy misję specjalną przy tej ambasadzie. Zobaczycie, o co chodzi. Bierzemy najbliższe wszystkie jednostki. Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! W drodze! Jestem w drodze! I wysyłamy jednostkę specjalną, którą teraz zauważycie. Trojana. Z tym, że dwóch wyślemy. Tutaj będzie czwóreczka. A tutaj będzie cały inny zestaw. Raz, dwa, trzy, cztery pasuje. Tak zrobimy. Sporo ich się tu zjechało, jak widzicie. Tak? Jestem w drodze! Jestem w drodze! W drodze! O co chodzi? W drodze! Słucham! Jestem w drodze! Zabezpieczymy miejsce. Słucham! W drodze! Tak? Zadanie przyjęte? Nie to. To. Naprzód! Słucham! Jestem w drodze! Z drugiej strony podobnie. Jestem w drodze! Jestem w drodze! Słucham, potwierdzam. Jestem w drodze. Oczywiście sobie weźmiemy karabinki. W drodze! Tak? I zaraz nasi specjalci dojadą. Jestem w drodze. Słucham! Zapomniałem o tym. Natychmiast! Tata se ostatnio jeszcze przyjdzie. Tym się nie udało coś patrolowania, ale tych też w sumie możemy tu wezwać. Czemu nie? W drodze!
Jestem w drodze! I są nasi specjaliści. Jestem w drodze! O co chodzi? Tak jest! Jestem w drodze! Dobra, negocjator. Słucham. Może zgodnie coś z rozkazem. Myśli. On od razu sprawdzi, co tam się dzieje przez sprzęcior swój. O co chodzi? Tutaj się przyszykuje nasz... W drodze! Snajper. Zrozumiałem! Tak jest! Jestem w drodze! O co chodzi? W drodze! O co chodzi? W drodze. To jest nasz sierżant? O co chodzi? Bodajże tak. On przyjąłem. Ma fajną sprawę, bo może rzucać granaty. Widzimy sytuację dwóch zakładników. O, jest nasz dodatkowy radiowóz. Jestem w drodze! Jestem w drodze! Tak? Przyjąłem! W drodze! Słucham. Tak jest! Jestem w drodze! Tak? W drodze! Miejsce zabezpieczone, zaczynamy akcję. O co chodzi? Gdzie ty jesteś? O, tutaj, bardzo ważny chłopaku jesteś. Lecisz tu. W drodze! Negocjator się odsuwa. Słucham. Chciał auto, żeby uciec. No niestety mu nie damy. Nie ma takiej opcji. W drodze! Potraktujemy go siłowo. O co chodzi? Także. Zobaczycie. Granacik. Potwierdzam. I tak, żeby jak najbliżej tutaj se poszedł. O. O co chodzi? Wbijamy, wbijamy, wbijamy. Słucham. Jestem w drodze. Super. I patrzcie, szybka, sprawna akcja. O co chodzi? Już ich mają, sporo tych radiowozów, jak widzicie, na całej ulicy. Okej. Okay. I bierzemy typka do tak? wozu. Tak, oczywiście zawsze całą resztę tak. się też zgarnia. Tak? Tylko, że ich weźmiemy już do innego. Dobrze. Tak? Dobrze. Dobra. A zobaczmy jeszcze tak z ciekawości, jak tutaj nam wyszło z tym kierowaniem ruchem. Czy już są wolni, czy jeszcze nie. Gdzie ich tam dużo było zawsze. O, tu stali przed. No widzicie, jeszcze jest kawałek, nie? Tej trasy. Słucham. Jestem w drodze. W drodze. Dobra. Kończymy to. O co chodzi? A, bo jedną miejscówkę mają. No trudno się mówi.
to o co zabierzemy chodzi? Do Tajniackiego. Dobrze. O co chodzi? Zadanie przyjęte. O co potwierdzam. Chodzi? Jestem w drodze. O co chodzi? Zadanie przyjęte. Słucham. Zadanie przyjęte. Słucham. Tak jest. Zadanie przyjęte. Słucham. O co chodzi? W drodze! Zadanie przyjęte, tak? Słucham, w drodze! Tak? Jestem w drodze! Oni się Słucham. Zgarnią wszyscy. Zadanie przyjęte. O co chodzi? Zadanie przyjęte. Słucham. Tak, potwierdzam. Jestem w drodze. Słucham. W drodze. Dobrze. Także widzicie, wszystko się już zbiera, misja będzie na pewno zaliczona. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Miasto żyje sobie spokojnie. Bardzo wam dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Na pewno będzie drugi, może i trzeci. Będą na pewno nowe misje na tej mapie. No i to oczywiście jako pierwszy mod. Także możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym odcinku. A był troszkę długi, to fakt. Nie mam teraz zegarka, nie jestem w stanie ocenić, ale może i godzinę trwał. Możecie napisać, co byście chcieli też w przyszłości ujrzeć. No i będzie taka seria gamingowa właśnie, z racji też choćby wakacji. Jeszcze raz wam dziękuję. Zapraszam na mojego Discorda, do którego znajdziecie link w opisie kanału lub też tego filmiku. Jeżeli chcecie ze mną pogadać, spotkać się z przyjaciółmi, mieć czas na to, żeby wykorzystać go pozytywnie, to zapraszam, tam właśnie wejdźcie i życzę wam dobrego, zbliżającego się tygodnia.